Rozdział 9. O piekle i jakości kar wiecznych. To więc, co Bóg przez proroka swego powiedział o karze wiecznej, że robak ich nie umrze i ogień ich nie zgaśnie, spełni się na pewno. Żeby nam to jeszcze głębiej wrazić w pamięć, sam Pan Jezus, mówiąc o członkach, co nas gorszą, a właściwie o ludziach, którzy są nam tak mili jak najbliższe członki własne i te nakazuje obciąć, tak powiada: lepiej jest tobie wnieść do żywota ułomnym, niż mając obie ręce iść do piekła, w ogień nieugaszony, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Podobnież znów o nodze mówi: lepiej jest tobie wyjść chromym do żywota wiecznego, niż mając obie nodze być wrzuconym do piekła, ognia nieugaszonego, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Nie inaczej mówi i o oku: lepiej jest tobie wnieść jednookim do Królestwa Bożego, niż mając obie oczy wrzuconym być do piekła ognistego, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Nie zawahał się trzykrotnie powtórzyć te same słowa w jednym miejscu. Któż się nie przerazi tym powtórzeniem i przypomnieniem tej kary z tak silnym naciskiem przez usta samego Boga? Ci, którzy chcą obydwie te kary, to jest i ogień i robaka, rozumieć tylko o karze duszy, nie zaś ciała, powiadają, że odrzuceni od udziału w Królestwie Bożym za późno i bezowocnie żałując, goreją boleścią wewnętrzną, którą też trafnie nazwać można było ogniem gorejącym, stąd i owo wyrażenie apostoła: któż się zgarsza, a ja nie bywam upalon? Ta sama boleść dusza ma być rozumiana przez owego robaka, bo i tak, powiadają, napisane jest: jako mól odzienie, a robak drzewo, tak smutek dręczy serce męża. Lecz ci, co nie wątpią, że w karaniu owym będzie i dla duszy kara, i dla ciała, utrzymują, że ciało będzie się palić, a duszę toczyć będzie robak smutku. Jakkolwiek to zdanie jest już więcej wiarygodne, bo jest niedorzecznością mówić, że albo ciało, albo dusza będzie tam wolna od cierpienia, ja jednakże łatwiej bym na to się zgodził, że obydwie te kary dotyczą ciała, niż żeby żadna ciała nie dotyczyła. Przeto o cierpieniach duszy wcale nic nie powiedziano w tych słowach Pisma Świętego, ponieważ to samo z siebie wynika, bez mówienia, że gdy ciało tak cierpieć będzie, to i dusza w jałowym żalu pogrążona cierpieć będzie. Bo już i w Starym Zakonie czytamy: pomsta ciała złośliwego, ogień i robak. Mógł był autor krócej powiedzieć: pomsta złośliwego. Dlaczego więc powiada ciała złośliwego, jeśli nie dlatego, że jedno i drugie, czyli ogień i robak, będą to kary ciała? A może też dlatego powiedział pomsta ciała, ponieważ to będzie w człowieku karane, co żyło wedle ciała. Wszakże z tej przyczyny człowiek dojdzie do drugiej śmierci, o której apostoł mówi: albowiem jeśli żyć będziecie wedle ciała, pomrzecie. Więc niech każdy wybiera sobie, co chce: albo ogień odniesie do ciała, a robaka do duszy, pierwsze w znaczeniu właściwym, drugie w przenośnym, albo też jedno i drugie do ciała we właściwym znaczeniu. Dowodziłem już bowiem wyżej, że mogą nawet w płomieniach żyć zwierzęta mocą wszechmocności Bożej, mogą w upaleniu nie niszczeć i w bólu nie umierać. Kto by Stwórcy zaprzeczył tej mocy, ten nie wie, skąd bierze wszystko, cokolwiek podziwu jest godne we wszelkich naturach. On przecież jest Bogiem, który uczynił wszystkie na tym świecie wielkie i małe cuda, o których wspominaliśmy, i bez porównania liczniejsze niż wspominane przez nas, i wszystkie one cuda w jednym i największym cudzie, to jest w świecie zawarł. Niechże sobie wtedy każdy, co mu się podoba, wybiera z tych dwojga, czy i robak odnosi się we właściwym znaczeniu do ciała, czy też w znaczeniu przenośnym do duszy. Co jest zaś z tych mniemań prawdziwsze, to się wtedy dopiero doskonale okaże, kiedy tak doskonała będzie wiedza świętych, że nie będą potrzebowali doświadczać kary, żeby je należycie poznać, lecz zrozumią je za pomocą samej pełnej naówczas i doskonałej mądrości. Teraz bowiem tylko po części znamy, dopóki nie przyjdzie, co jest doskonałego. Bylebyśmy tylko, broń Boże, nie myśleli, że ciała owe takie będą i żadnych boleści
spowodowanych upaleniem, ponosić nie będą.